Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Róża gumienna po zwycięstwie na Strife 2. Róża, no wydaje mi się, że tak długo ją biłaś, że chyba się nie spodziewałeś, że tak ta walka się jednak zakończy. No kurczę, wam powiem, że naprawdę z jednej strony ja rok jestem po... znaczy rok nie walczyłam, więc pewnie jak poczułam tą krew, to tak trochę chyba nawet momentami przesadziłam, mogłam wcześniej odpuszczać. No ale no, twarda, ona twarda, ja też dostałam tam takiego sążnego przepraszam, już trochę mi się... Nie myślałam, że tak się skończy, myślałam, że ta trzecia runda będzie też taka... gdzieś tam do końca, albo właśnie któraś z nas padnie. Czuję, wiem dokładnie, na którym miejscu ona sobie uszkodziła nogę, no bo też czuję. No ale co, no myślę, że twarda walka. No muszę zobaczyć, ale nie wiem, no jak wy sądzicie. Słuchaj, no ja zauważyłem jedną rzecz, bo ty jesteś topową strajkerką w Polsce, a jednym prawym, którą ją trafiłaś, to prawie z szatni wyleciałaś. Tak, właśnie mam powiedzieć, że chyba uderzyłam... Jak w slow motion, leciał i leciał ten prawy. Ale też chyba jednym ciosem uderzyłam w ogóle w klatkę, tak? O to ci chodzi? Nie, w twarz, normalnie zachwiała się po tym ciosie. Prawy taki zamachowy, bardzo zamachowy. Ale jednym uderzyłam też w klatkę i mnie boli właśnie, palu. No co, no chciałam właśnie... to, co wam powiedziałam, że otwierać tą swoją stójkę i myślę, że mimo, że wiedziałam, że ona jest parterowcą, no wywodzi się też gdzieś tam z parteru, jest z Brazylii, to mimo to chciałam poczuć faktycznie, że ja jestem w stanie uderzyć, no ona mimo wszystko gdzieś tam na te ciosy też była odporna, no ale wydaje mi się, że no jeszcze chyba no tak stójkowo też nie zawalczyłam, że jakieś tam nowe karty chyba też odkryłam, tak mam wrażenie, ale muszę obejrzeć tą walkę. Róża, możemy już teraz pogadać trochę więcej o tym. Wczoraj rozmawialiśmy o wymianie twoich zawodniczek, ale jak teraz mogłabyś zdradzić, jak to wpływało mocno na przygotowanie, czy jednak miałaś to z tyłu głowy, że Artur wszystko ogarnie? Czy muszę wam powiedzieć, że mam taki komfort psychiczny, że wiem, że co się nie wydarzy, to Artur naprawdę, no już nie chcę mu słodzić, ale no na tyle mu ufam i jest tak świetnym menadżerem, że naprawdę odkąd współpracujemy, ja mam większy spokój, bo wiem, że ktoś czuwa nad tym i jakby no prywatnie też, no z mojej strony mam nadzieję, że on to powtórzy, się lubimy i jakby szanujemy, więc mam zawsze taką z tyłu głowy, że wiem, że ktoś czuwa nad tym wszystkim, że jak już nie doszło do tej walki, to znaczy, że było naprawdę tragicznie i nie szło tego uratować i nikt w Polsce pewnie by tego nie uratował. No ja tak się czuję, też czuję się zaopiekowana, aczkolwiek no fakt jest taki, no o wielu przeciwniczkach w ogóle nie wiedziałam. Gdzieś tam w kuluarach inni organizatorzy gdzieś tam rozmawiali i gdzieś tam podchwytywałam, aha, no to już jest jakaś zmiana. On mi nie mówił, nie chciał mnie martwić. Było pierwsza, tak naprawdę najbardziej zawiedziona byłam pierwszą rezygnacją, bo to była taka zawodniczka z bardzo dużym bilansem i z Asią walczyła i naprawdę taka walka mi się marzyła na powrót. No z każdą kolejną jakby podchodziłam tak, że no, po prostu czekałam aż zostanie. No nie, cieszę się, myślę, że zastępstwo dobre, bo walka chyba mogła się podobać. Właśnie co do samego przebiegu walki, jeszcze pamiętam bodajże, to było w pierwszej rundzie, że wydawało się, że już jest praktycznie skończona Brazylijka i nawet sędzia chyba ci powiedział, że to nie jest koniec walki, tylko następna runda. Właśnie myślisz, że była trochę uratowana przez głąb? Chyba faktycznie już nie, ciężko mi ją otworzyć, wiecie, jak to jest, jak to się walczy, ale chyba faktycznie ta końcówka była taka, że ja tam myślę, że jakby nie było tego gongu, no to faktycznie bym doleciała z tym ciosem i mogło się skończyć. No różnie było, ale faktycznie poczułam wtedy taką krew, nie? A czy po tym roku w ogóle czułaś jakąś rdzę, jakąś taką niepewność, nieswojość, nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale wiesz, co mi chodzi, w klatce, czy zupełnie nie? Troszkę, powiem tak, na głos tego nie mówiłam, bo też sobie nie chciałam wmawiać tak, bo ja uważam tak, słowo powiedziane na głos jest takim, ma większy wydźwięk, więc nie mówiłam sobie, jesteś po dwóch przegranych, starałam się tak nie wkręcać sobie, jesteś po dwóch przegranych, jak przegrasz, to może nawet sobie powiedziałam, ta Asia zarzuciła rękawicę i mówię, no teraz było tak dziwnie będzie, że ty też jak przegrasz, to je zawiesisz. No miałam takie różne myśli, ale po prostu nikomu tego na głos nie mówiłam, bo mówię, no dzięki gdzieś tam współpracy też wcześniej dość intensywnej z moimi trenerami mentalnymi znałam sobie sprawę, to co powiesz na głos, to jest takie bardziej uświadomione w głowie i jakby nie robiłam sobie tego. No teraz jest mi dużo lżej na sercu, że to jest wygrana walka. No i mogę dalej chyba myśleć, żeby się szkolić. No cieszę się ogromnie, ale prawda jest taka, czy rdzę. Nigdy,
bo wiadomo, że to był rok przygotowań, ale taki typowo sparingowy czas, takie 8 tygodni ciężkiej pracy, nigdy jeszcze tak nie przesperowałam. Może nie, że pojeździłam po klubach, ale faktycznie w moim klubie w Puncher Wrocław jest dużo teraz takich amatorów w mojej wadze, którzy już sobie wygrywają jakieś Almy, Mistrzostwa Polski. No i tutaj nawet właśnie jest też młodsza zawodniczka Weronika Escher, jest. Dziękuję właśnie Kubie, Krystianowi, Adrianowi, bo to są takie osoby, które są w mojej wadze i naprawdę stoczyłam ciężkie sesje sparingowe, gdzieś tam po 7-8 rund. Nigdy przed żadną walką nie stoczyłam tyle sparingów. Ogólnie jesteś zadowolona ze swojego występu, pomijając wynik, czy no to jak ta walka się zakończyła, czyli kontuzją rywalki, to nie do końca powoduje, bo chciałaś zrobić więcej, chciałaś skończyć przed czasem, udowolnić sobie też coś innym? Znaczy, starałam się nie mówić, że to musi być przed czasem skończone. No nie, no na pewno na 100% jestem zadowolona, bo na pewno powinnam, bo też mój Artur przed tym mówi, tylko proszę nie uwierz sobie, że nagle musisz zostać w tym klinczu, nie udowadniaj sobie nic. No i właśnie wiem, że na początku to mogło tak wyglądać, że za ciosem ona mnie klinczowała, bo tam ja troszeczkę jej darowałam. No spytano się mnie, czy jej odpuszczę tam te tam 100-200 gram. Czyli pewnie robiła z jakiejś tam wyższej pułapu, bo już mówimy o tym nie 61-200, tylko 61-700. Więc no, wydaje mi się, że no jest cięższa naturalnie niż ja. No i faktycznie czułam, że tu w klinczu jest silna. Więc żałuję, że czasami się podpaliłam i nie zrobiłam tak, że nie wiem, wejdę i wyjdę. Że jeszcze bardziej taktycznie tego nie rozegrałam. No ale może to wypływało trochę z tej rdzy, nie? Ja bym chciał dopytać o jedną rzecz, bo to mnie w sumie tak naprawdę bardzo ciekawi. Był bardzo duży problem z tą rywalką. Jaka jest gwarancja, że ten problem się nie powtórzy i co dalej? Bo to jest generalnie na maksa deprymujące, a tak naprawdę kolejne zwycięstwa mogą powodować, że będzie ciężej, a nie lżej. Słuchajcie, cześć. Słuchajcie, no może tak być, no na pewno, no mam nadzieję, że znajdą się teraz takie dziewczyny, że potraktują, będą tak się zachować jak ja w ramach wyzwania, no bo nie chcę mówić, że ja, ale generalnie nie jestem dziewczyną, która odmawia, która wybiera. Artur też nawet czasami mówi, albo też mi, nawet niektórych już nie będę mówić tu w jakich programach, ale już mówili, że może nawet bardziej powinna być prowadzona ja, że ostrożniej dobierana. No nie, to nie jest czas, nie jest wiek, żeby przebierać. Jakąkolwiek Artur zadał właśnie z tych 7 zawodniczek, ja ani chwili nie powiedziałam nie, że to nie ona, nie wiem, że kto miała dziewczyna, miała 30 walk, ja mówię nie, że nie. Więc ja się dziwię, bo trzeba podejmować wyzwania i nie wiem czemu Polki czy inne dziewczyny z zagranicy tych wyzwań nie podejmują. W kickboxingu, boksie trochę wygląda to inaczej faktycznie, że jedna, druga przegrana i sama już teraz jestem tego świadkiem, że pewnie po 2 przegranych w kickboxingu też może mi przyszło na myśl kalkulowanie, ale widzę, że MMA rządzi się innymi prawami, trzeba dawać dobre walki, trzeba pokazywać, że się rozwija, no i mimo 2 przegranych mam nadzieję, że dalej kibice i środowisko MMA będzie uważało, że warto moje walki oglądać, no i ja takie mam podejście teraz, mam nadzieję, że takie się też znajdą dziewczyny. No chyba tyle od nas, dziękujemy, gratulujemy zwycięstwa i zwycięstwa czekamy na powrót bez turbulencji. Niebawem się dowiecie na mojej szybkim powrocie i bardzo się cieszę, bo... Właśnie, bo jakaś miała być niespodzianka, a możesz coś zdradzić teraz? Nie, chyba musiałabym się Artura spytać, czy mogę, ale nie, chyba myślę, że jakby karty, już dużo kart tej gali zostało odkrytych, no i chyba właśnie czekano na rezultat tej walki, żeby móc ogłosić, więc myślę, że na dniach coś się pojawi. No to chyba, my już chyba wiemy. Bardzo się cieszę, w ogóle na tę walkę. Do zobaczenia nad morzem. Nie. A nie trafiłem. Za granicą. O, to nie trafimy. No nic, zaczekałem w takim razie. Ale może się pojawię, jak Babilon mnie zaprosi, to chętnie przyjadę jako gość. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.